Szczecin, osiedle słoneczne Prawobrzeże. Przygotowania do uroczystości z okazji 11 listopada. Podchodzę w rejon pomnika niepodległości. Wojsko, już które będzie tutaj oprawą całej tej uroczystości. Robot, inspektor. Przeznaczenie. Robot mobilny inspektor jest zdalnie sterowanym urządzeniem przeznaczonym głównie do prac związanych z rozpoznaniem, przenoszeniem i neutralizacją ładunków niebezpiecznych. Kompania honorowa Wojska Polskiego w gotowości już do wymarszu. Po tej stronie już szpaler żołnierzy, kadra i żołnierze. O godzinie 12, a więc za kilkanaście minut rozpocznie się uroczystość. Jak widzimy, uroczystość zabezpiecza i organizuje 5 punkt inżynieryjny imienia generała dywizji Ignacego Prądzyńskiego. Rostos.
ruszyła kompania honorowa. Stój! W lewo! Lód! W prawo! Patrz! Szanowni Państwo, o godzinie 12 rozpocznie się apel pamięci z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w którym wezmą udział pododdziały 5. Pułku Inżynieryjnego imieniem generała dywizji Ignacego Prądzyńskiego ze Szczecina Poznań. Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. Po 123 latach niewoli w dniu 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Po latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-1795, powstaniach narodowych listopadowym w 1830 i styczniowym w 1863, zmaganiach na różnych frontach, Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność. Ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał pierwszy marszałek Polski Józef Piłsudski. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Narodowym w 1937 roku, jednak dzień ten był już od 1919 roku obchodzony jako Święto Niepodległości. Po II wojnie światowej władze Polski Ludowej uznały Święto Niepodległości z kalendarza. Dopiero w 1989 roku Sejm IX kadencji przywrócił narodowi to święto. W dzisiejszej uroczystości wezmą udział przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich, samorządowych województwa zachodniopomorskiego, przedstawiciele samorządu mieszkańców, przedstawiciele instytucji wojskowej, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, harcerze, przedstawiciele organizacji społecznych, szkół i przedszkoli. Uroczystości asystować będzie poczet sztandarowy i kompania honorowa prowadzona przez kapitana Piotra Jaśkiewicza, wystawiona przez żołnierzy 1. Batalionu Inżynieryjnego 5. Pułku Inżynieryjnego. W uroczystości udział weźmie Orkiestra Wojskowa VI. Na chwilę dowódca uroczystości, podpułkownik Grzegorz Ostrowa, włoży meldunek dowódcy 5. Pułku Inżynieryjnego, pułkownikowi dyplomowanemu Jackowi Kraszewskiemu. Thank you.
Szanowni Państwo, mam zaszczyt w imieniu Rady Osiedla Słoneczne przywitać gości, którzy przybyli do uroczystości Narodowego Święta Niepodległości. Panią Teresa Kalina, przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, pan pułkownik Tomasz Piotrowski, zastępca dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, pułkownik Krzysztof Stachowiak, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, starszy brygadier Jacek Staśkiewicz, komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, pułkownik Ryszard Koniakmał, komendant 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, młodszy inspektor Piotr Matur, komendant miejski Policji, Stanisław Lubiński, skarb miasta, reprezentujący prezydenta miasta Szczecin. Pan Andrzej Salwa, burmistrz Mieszkowic. Pan Władysław Jakun, dzisiaj przybył. Szanowni Państwo, przede wszystkim witam wszystkich zgromadzonych tutaj oficerów i żołnierzy 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie. Dziękujemy za udział Państwa. Dziękujemy za udział w uroczystościach nauczycieli szkół Prawobrzeża, tutaj pana dyrektora Janusza Cymermana, dyrektora szkoły podstawowej nr 37, wraz z nauczycielami i uczniami, panu Małgorzatę Zamero, dyrektor szkoły podstawowej nr 1, serdecznie mieszkańców Szczecina, szczególnie mieszkańców osiedla Słonecznych. Wszystkim Państwu dziękuję więc za przybycie na uroczystości. Proszę księdza inkuata Edmunda Cybulskiego o przewodniczenie modlitwie w intencji poległych w walce o niepodległość ojczyzny. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż ma nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Boże, wszechmogący Panie zastępu, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci za ojców naszych, których wyprowadziłeś z ręki ciemiężców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem. W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu narodowi, aby zachować wolność, prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Ducha Świętego.
uspokój serca, dodaj ufności w Twą miłość, oświeć umysły wszystkich naszych braci. Wzbudź w narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się w Twoich rękach wzajemnie solidarni w służbie Twojego krzyża i zachowali Twoje królestwo w nas, w rodzinach naszych, w naszym narodzie, jak za czasów naszych praojców. Prosimy tę modlitwę słowami przedstawiciela narodu, który prezentujący powstanie Polski, przewodniczący duchowej modlitwy się o ksiądz Piotr Skarga. Boże, rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniu Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść na nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Zeszli Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, które we woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie stowali swoje. Przez Chrystusa, Pana naszego, wszechmogący wieczny Boże, Ty przez wieki otaczałeś naród polski swą przenośną opieką i ożywiłeś łaskę swoją wobec wielkich przemian, trudności i niebezpieczeństw, które przeżywaliśmy. Stajemy dziś przed Tobą świadomi powagi chwili i prosimy Cię, napełnij nas mocą Twojego Ducha. Obdarz pokojem i jednością. Udziel Ducha miłości, prawdy, wzajemnego zrozumienia i odwagi, abyśmy przezwyciężając wszelkie trudności zdołali ocalić nasze wspólne dobro, Ojczyznę umiłowaną. W miesiącu listopada biegniemy myślami fizycznie wielokrotnie do grobów naszych bliskich. Dziś w tym miejscu wspominamy wszystkich, którzy w przeciągu dziejów i w czasie niewoli i po jej odzyskaniu w trudnych latach odzyskiwania wolności, gdy zdawało się, że wolność już odzyskaliśmy, za ofiary więzień i skrytych wyroków, których szczątki, myślę o tych poległych, wciąż szukamy i w części odnajdujemy. I wszystkich polecamy Bożemu miłosierdziu i wołamy, jak w tradycji naszej Polski jest znana modlitwa. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Tym wszystkim, którzy dziś za naszych dni trudzą się nad sprawami ojczyźnianymi, którzy bronią nas w szeregach mundurowanych i innych, niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Proszę o odczytanie apelu pamięci. Pododdziały na prawo. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Mieszkańcy Szczecina. Żołnierze Wojska Polskiego. Rodacy. Stajemy dziś do apelu w Szczecinie na Osiedlu Słonecznym przy pomniku niepodległości, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj
My, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy, do koron naszych zaleśnych przodków. Wołam idących szlakiem ku niepodległości, konfederatów barskich, kostynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wielorusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorąży, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie się do apelu. O, Władysław! Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich, rosyjskich oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, cokolwiek, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu. Fawel! Ciebie wzywam, marszałku Józef Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele obronnego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Konfrontego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Halera i Józefa Dobu-Puścińskiego. Stańcie do apelu. Chwała Halerów! Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wychowali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu. Przywołuję bohaterów wrześniowych i październikowych bojów 1939 roku. Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 1 i 2 Armii Wojska Polskiego oraz Podziemnego Państwa Polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu. Wzywam Was, żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, walczący z okupantem hitlerowskim i sowieckim. Wzywam wszystkich poległych, żołnierzy konspiracji walczących o suwerenność Rzeczypospolitej. Wzywam żołnierzy wyklętych i wszystkich represjonowanych po zakończeniu II wojny światowej przez władze komunistyczne. Wszystkich, którzy stanęli do walki o niepodległą Polskę. Stańcie do apelu. Wołam żołnierzy polskich, którzy oddali swe życie w różnych regionach świata w imię praw człowieka i demokracji. Przywołuję poległych podczas pełnienia misji wojskowej w Afganistanie żołnierzy 5. Pułku Inżynieryjnego, świętej pamięci sierżanta Marcina Porębę, świętej pamięci Radosława Szyszkiewicza, świętej pamięci kaprała Grzegorza Politowskiego, świętej pamięci kaprała Szymona Kaczego. Stańcie do apelu. Polegli, walczą Bogu! Do Was zwracam się potomni. Niech bohaterowi walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny pozostaną na zawsze w Waszej pamięci, w historii Polski i dziejach narodu polskiego. Chwała bohaterom. Cześć, dzieci pamięci! Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartość.
Stańcie na apel. Przywołuję do nas prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika sił zbrojnych Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką Marią Kaczyńską oraz ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Stańcie do apelu. Wzywam szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Franciszka Gondora, dowódcę Sił Powietrznych, generała pilota Andrzeja Pasika, dowódcę operacyjnego Sił Zbrojnych, generała Bronisława Kwiatkowskiego, dowódcę marynarki wojennej, admirała flota Andrzeja Kalberka, dowódcę wojsk lotowych, generała broni Tadeusza Buka, dowódcę wojsk specjalnych, generała broni Włodzimierza Potasińskiego oraz dowódcę garnizonu Warszawa, generała dywizji Kazimierza Wielackiego. Stańcie do apelu. Cześć i pojedź! Przywołuję biskupa polowego Wojska Polskiego, generała broni Tadeusza Polskiego, prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego, arcybiskupa generała dywizji Jona Chodakowskiego oraz pełniącego obowiązki naczelnego kapelana ewangelickiego Wojska Polskiego, księdza generała brygady Adama Picha. Stańcie do apelu. Cześć i pojedź! Wołam do wszystkich, którzy w tragiczny poranek 10 kwietnia 2010 roku zginęli w katastrofie lotniczej podsumańskiej, w drodze na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. Wiernie pracowaliście dla Polski i zginęliście, wypełniając patriotyczne obowiązki. Pamięć o waszej służbie dla ojczyzny i tragicznej śmierci pozostanie na zawsze w sercach rodaków. Stańcie do apelu. Cześć i pojedź! Kompania honorowa wykona salwę honorową. Pododdziały, poszedł! Kompania honorowa, z okazji święta niepodległości, salwa honorowa! Broń! Kolby! Rozłóż! Do salwy honorowej! Trzema! Ładuj! Salwą! Pal! Paduj! Salwą! Pal! Paduj! Salwą! Pal! Zabezpiecz! Broń! Kolby! Nóż! Pierś! Broń! Drugi szereg! Na plus! Marsz! Teraz delegacje przybyły na dzisiejszą uroczystą Złotej Wielce i Wiązanki pod pomnikiem niepodległości. Brawo! Thank you.
się składa przewodnicząca Komisji Województwa Zachodniopomorskiego, pani Teresa Kalina. Wniosek składa w imieniu prezydenta Szczecina, skarbnik miasta Szczecin, Stanisław Lipiński. Wniosek składają radni Straży Miejskiej i Straży Pożarnej ze Szczecina. Wiązankę składa delegacja z firmy Indeks Nieruchomości ze Szczecina w Prawobrzeże. Wiązankę składa delegacja byłych żołnierzy 5 Brygady Paperów 5 Pułku Inżynieryjnego wraz z młodzieżą ze Szkołą Rzemiosł. Wiązankę składają przedstawiciele polskiej żeglugi morskiej. Wiązankę składa gimnazjum nr 29 imieniem księdza Jana Twardowskiego. Wiązankę składa Rada Osiedla Bukowe, Gęstowo. Wiązankę pod pomnikiem składa Zespół Szkół nr 1 Szczecin. Wiązankę składa Związek Przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego. Wiązankę składa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dąb, a w jej imieniu prezes Marek Gniela. Wiązankę składają przedstawiciele Rada Osiedla Kijewu. Wiązankę składa Rada Osiedla Słoneczne. Wiązankę składają nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej Słoneczna. Wiązankę składa Rada Osiedle Stroje. Wiązankę składają przedstawiciele Centrum Edukacji Zdroja. Wiązankę składają nauczyciele i przedszkolacy z przedszkola publicznego nr 9 w Szczecinie. Nr 2 w Dąbrze. Oddziały Osi! Proszę Państwa, za chwilę zostanie odegrana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Oddziały Osi!
Wieść reprezentacyjna Wojska Polskiego. Pokaz sztuk walki, proszę Państwa. Oczekując na defiladę, na powrót defilady, oglądamy pokaz sztuk walki. I oto, proszę Państwa, będziemy świadkami niesamowitego pokazu. Oj, tutaj przeoczyłem. Spójrzcie, bez rękawic. Niesamowite. Proszę Państwa. Co to jest za siła i technika? Uderzył sam siebie w czoło. Brawo, żołnierze!
A tu, proszę Państwa, nie byłem niestety przy tym, kiedy rozbijał tą betonową płytę. Niesamowite. Nie wierząc nam, że chcieć to móc.
Mieliśmy krew, osamotnieni, a z nami był nasz drogi wódz. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy na życia los. I po spełnieniu patriotycznego obowiązku dzieci przedszkolne idą na żołnierską grochówkę. I jeszcze fotografie przed pomnikiem niepodległości. Przedszkolacy koniecznie chcą się sfotografować ze swoimi chorągiewkami narodowymi. Informacyjne 5. Pułku Inżynieryjnego. Już ustawiły się dzieci. Poinformacyjne ulotki, biuletyny. I oto pokaz urządzenia, które podejmuje granat. To jest jedno z takich urządzeń, tak? Które zwiększa nasze tutaj bezpieczeństwo, żeby nie wziąć w rękę, tak, jakiegoś tam granacika. Tylko mamy taki specjalny wysięgnik. Deponujemy go tutaj do pojemnika. I specjalne stroje tutaj przygotowane pokazowo. No, kombinezon mamy. Audi kanadyjski. Który ubieracie kiedy? Gdy no, trzeba podjąć tak, coś takiego, czy do akcji? To znaczy, no, zależy jaki to wygląda, bo najpierw musimy ocenić w jakim stanie to jest, jak ma zapalnik sprawny jeszcze, no to... A to zazwyczaj to w Afganistanie czy w Iraku to używali, tak? Bo tam już własnej roboty są różnego te... A my przeważnie spotykamy z II wojny światowej, to... Aha, te stare, nie wypały. A jak Afganistan tak, własnej roboty, to... improwizowanej. To już tam ani też amunicji tej nowej, to też nie za bardzo. No to musi zawsze prokurator już wkraczać od razu. To jest wyposażenie patrolu saperskiego. No i oczekujący na grochówkę, jak widzicie Państwo, kolejka. Dość długa. A ja tu od zaplecza pokazuję, jak to wygląda. I jak to się kiedyś mówiło, naród z wojskiem, wojsko z narodem, tak? Są i seniorzy, bo widzę cały tutaj zespół, łącznie z panią prezes. Wszyscy tutaj przybyli. Nie zabrakło nikogo chyba dzisiaj na tej wielkiej uroczystości. Smakuje prawdopodobnie grochówka. Smacznego powinienem od tego zacząć. No ja jestem na służbie, nie będę dzisiaj konsumował z wami. No grochówki nie zabraknie, bo tu już widzę drugi kocioł dostawili. Kucharze. Komu nie smakuje grochówka? Wszystko dobra. Wszystkim smakuje. No to się cieszę, bo to akurat filmuję. To smacznego wszystkim życzę. Dziękujemy. Nie.
Witamy. Witamy, patrioci. Są, widzę, seniorzy, kolejni w kolejce. Tak, okazja, żeby ich sfilmować tutaj, żeby byli, uczestniczyli w tej pięknej uroczystości. Seniorów tutaj mnogo. Wystawa plakatów. Aha, konkurs, więc każdy, komu się podoba, może wrzucić cukierek. I to będzie ocena konkursu przez widzów, uczestników dzisiejszej uroczystości. Konkurs, widzę, cieszy się dużym zainteresowaniem. A pani prezes, na który plakat głosowała? A pani zapomniała. No proszę pokazać. Który plakat? Bóg, honor, ojczyzna. I również 16. No hojnie, widzę, prezes, pani prezes obdarowuje tutaj autorów tych plakatów. Jeszcze Polska nie zginęła. Także. O tak. Jesteśmy świadkami tego. Ja bym powiedziała, że tych plakatów bardzo dzieci pomysłowo narysowały i bardzo, bardzo ciekawe. Wszystko to się zwraca do tamtych i do tych czasów. Na pracę, która ci się najbardziej podoba, wrzuć cukiereczek do torebki pod pomidorem. Czyli weźcie cukiereczki, ja wam rozdam te cukiereczki, tak? Posłuchajcie, tam pani nam rozda cukiereczki. Każdy weźmie jeden cukierek i musi wrzucić do pracy, która mu się najbardziej podoba. Tak, jeszcze. Samobieżny pojazd sam wjechał do samochodu i teraz jest zabezpieczany, aby w drodze się nie uszkodził. Na przeturlaniu się to polega, tak? Ale z bronią oczywiście. Z bronią. A tutaj rzut do celu. I kolejny konkurs. Przydaj piłkę. Super. Drugi raz, tak? Aha, ty dobrze. Wtedy było szybko, a teraz musimy super szybko. Tak, daj. Dobrze. O kurczę, dawaj. I piłka. Pogradzamy czasy. Na rybek saperski szykuje się do nauki i służby. Ciężkie, no ja. Musisz na boki ruszać. Lewa, prawa. No widzisz, też masz. A idź dalej. Ja
Tak długo w sercach naszych, choć kropla polskiej krwi, jak długo w sercach naszych, ojczysta miłość tkwi. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów gród, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów gród, zwycięży orzeł biały. Jak długo Wisła wody na Bałtyk będzie slać, jak długo polskie grody nad Wisłą będą stać. Stać będzie kraj nas cały, stać będzie Piastów gród, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów gród.